Pośrodku Europy znajduje się labirynt skutych lodem czterotysięczników. Jest jednym z najgęściej zamieszkanych regionów na świecie. Alpy po dziś dzień stanowią dzikie serce kontynentu. Przez 5000 lat człowiek zakładał tu kolejne osady. Powstały ścieżki i sieć dróg, wybudowano wioski i miasta, a region został poddany szeregowi zmian. Rozmaite ludy, które zamieszkują te doliny, utworzyły kulturę w oparciu o wspólne zmagania z niekorzystnymi warunkami naturalnymi i zmianami pór roku oraz w poszanowaniu dla ogromnych skał. Jak więc Alpy mogły zachować swoje dzikie oblicze? Wiele wysoko położonych obszarów pozostaje niedostępnych. Toczy się na nich życie równoległe do tego, które wiodą ludzie. Zwierzęta obserwują ich nieraz z bardzo bliska. Mistrzowie sztuki przetrwania nie stawiają na liczebność, lecz na zdolność przeżycia tam, gdzie inni muszą się poddać. Są w stanie uczynić z alpejskich szczytów najlepsze środowisko życia. Dzikie Alpy. W ciągu kilkugodzinnej wspinaczki po alpejskich zboczach zaobserwować można zróżnicowanie środowiska naturalnego podobne do tego, jakiego doświadczylibyśmy podczas podróży przez cały kontynent, od krajów śródziemnomorskich po Skandynawię. Niektóre z żyjących tu gatunków pochodzą z Arktyki i pojawiły się na tych terenach w okresach lodowcowych. W Alpach występują podobne utrudnienia, co w Arktyce. Niskie temperatury, silny wiatr i krótka pora ciepła, w której odchowuje się potomstwo. Do tego dochodzi rozrzedzone powietrze, przez co promieniowanie słoneczne jest silniejsze, a wahania temperatury większe i częstsze. Strome, nieraz pionowe zbocza stanowią największe wyzwanie. Wymagają zdolności adaptacyjnych i zwiększonego zużycia energii. Alpy tworzą ciągnący się przez 1200 km archipelag wypiętrzonych wysp. To łańcuch szczytów i szczelin, gdzie różnice temperatur w słońcu i cieniu mogą wynosić ponad 60 stopni. Dochodzi tu również do nagłych zmian pogody. By przeżyć w tak trudnym środowisku, ptaki i ssaki górskie przystosowały swój układ krwionośny i oddechowy. Ciała wielu bezkręgowców wypełnia płyn, który przeciwdziała zamarzaniu. Rośliny z kolei gromadzą w komórkach więcej cukrów niż skrobi. Niebieski to odcień, który chroni kwiaty przed promieniowaniem ultrafioletowym. Z kolei włoski ograniczają utratę wilgoci na wietrze. Dzięki temu rośliny górskie mogą przetrwać na dużych wysokościach,
powyżej granicy wiecznego śniegu, radząc sobie z nagłymi falami mrozu. Zimą, wysoko w górach, temperatura ciała zwierzęcia może być nawet o 70 stopni wyższa od temperatury powietrza. Grube futro koziorożca alpejskiego działa jak kapok. Strosząc sierść, zwierzę zmienia ilość uwięzionego w niej powietrza, regulując temperaturę ciała. W długich miesiącach, gdy trudno o pożywienie, umiejętność utrzymania ciepłoty ciała jest na wagę złota. Lisy, żyjące na dużych wysokościach, mają grubszą sierść. Przy temperaturze minus 20 stopni mogą siedzieć w miejscu godzinami, zakrywając ogonem pysk. Muszą zachować siły na czas polowania, które wymaga długich poszukiwań ofiary. Nie sposób uniknąć zawodu. Nornik ma pod śniegiem mnóstwo kryjówek i dróg ewakuacyjnych. Ptaki mierzą się z innymi trudnościami. Silny wiatr zmusza niewielkiego płochacza halnego do pozostania na ziemi. Większe gatunki korzystają z prądów powietrznych, ale muszą sobie też radzić z rzadkim powietrzem, z powodu którego trudniej utrzymać poziom lotu. Nastanie nowej pory roku przynosi zmianę warunków. U niektórych zwierząt wymusza ona metamorfozę. Biała sierść zająca bielaka to świetny kamuflaż i doskonała izolacja. Każdy włosek posiada mikroskopijne przestrzenie wypełnione powietrzem. Jest to pomocne zwłaszcza o zmroku, kiedy zając jest najbardziej aktywny. Nocą zimno jest przenikliwe. To, czy zając przeżyje, zależy od ochrony, którą zapewnia mu sierść. Musi więc ją starannie wyczesywać z przyklejających się drobinek śniegu. O świcie powinien zachować szczególną ostrożność. Nie wystarczy mu kamuflaż. Jego najdrobniejszy ruch może zostać dostrzeżony przez drapieżnika, orła przedniego.
Ale ataki drapieżników to wcale nie najczęstsza przyczyna śmierci w Alpach. Gdy glebę i skały pokrywa gruba warstwa śniegu, tutejszy ekosystem przechodzi na długie miesiące w tryb uśpienia. W niektórych latach ziemia jest tak zmarznięta, że koziorożce i kozice nie są w stanie dokopać się do roślin. Choć wystarczą im niewielkie ilości pożywienia, wiele z nich nie dożyje końca zimy. Ptakom łatwiej znaleźć jedzenie i wybrać miejsce, gdzie warunki są sprzyjające. Przenosząc się w niższe partie, pluszcze zawsze znajdują strumień, w którym mogą się pożywić. Wyżej położone cieki są zamarznięte. Łatwość, z jaką poruszają się ptaki, daje im ogromną swobodę. Czyżyki pokonują w niewielkich stadach duże odległości. Wybierają lasy sosnowe i modrzewiowe pełne szyszek. Nie mogą się jednak równać z krzyżodziobami, których szczęki są świetnie przystosowane. Bez takiego narzędzia trzeba sobie poradzić w inny sposób. Letnie pastwiska zimą przykrywa gruba warstwa śniegu. Koziorożec bez celu krąży po tym terenie przypominającym krajobraz księżycowy. Jest niemal ślepy z powodu infekcji oka. Gdy śnieg robi się zbyt głęboki, zmienia kierunek marszu, zostawiając za sobą nietypowy ślad. Niedługo zapadnie zmrok. Zwierzę nie ma szans na przeżycie. W czasie surowej zimy kozice przenoszą się w dolinę. Schronienie każdego zwierzęcia żyjącego w górach. Są lżejszej budowy niż koziorożce i gorzej przystosowane do okresów głodu. Opuszczają więc skaliste zbocza w poszukiwaniu porostów na gałęziach drzew iglastych. Te strome klify także mogą stanowić schronienie. To środowisko pełne wyzwań, ale i możliwości.
Na pionowych powierzchniach śnieg nie trzyma się długo, nawet w zimie. Dlatego ptaki, takie jak kuropatwy skalne, mogą tu znaleźć pożywienie. Gdy wszystko inne jest pod śniegiem, koziorożce świetnie się tu odnajdują. Są doskonale przystosowane, co czyni z nich wyjątkowych alpinistów. By mogły poruszać się po tak trudnym terenie, ich racice przybrały formę niezwykłych narzędzi. Z przodu mają ostre krawędzie, zaś po środku wypełnione są tkanką przypominającą gumę, niczym buty do wspinaczki. Racice można łatwo rozczapierzyć, dzięki czemu zwierzę się nie poślizgnie. Idąc nieznaną trasą, koziorożec jest ostrożny. Nie zawsze można łatwo zawrócić. Ocenia i ćwiczy każdy krok. Nie ma miejsca na pomyłkę. Na dobrze znanych trasach koziorożce poruszają się szybko i pewnie. Wybierają sprawdzone występy i stawiają racice zawsze w tych samych miejscach. Przez znaczną część zimy pożywienie można znaleźć tylko na klifach. Skupiska zwierząt przyciągają tych, którzy chcą wykorzystać tę okoliczność. Orłosęp żywi się kośćmi i niestrudzenie rozgląda się po zboczach w poszukiwaniu nieszczęśników, którzy zginęli w wyniku upadku. Ale zbocze może nagle zmienić się w pułapkę. Truchła zwierząt, które umarły z głodu, zamarzły lub zginęły w lawinie, są niesione przez śnieg aż do podnóży klifów. Nawet taki drapieżnik jak orzeł przedni chętnie skorzysta z okazji. Orzeł musi polować pośród szczytów przez całą zimę. Na otwartych przestrzeniach radzi sobie z podbiegunowymi temperaturami, powiewami silnego wiatru i burzami, które nieraz trwają długie tygodnie. Po tych próbach przychodzi pora na odrobinę szaleństwa.
rozpoczynają się toki. Samiec na zmianę pikuje i wznosi się. To pokaz siły i pewności siebie. Czerpie radość z lotu. Samica ogląda gniazda z poprzednich lat. Później inspekcji dokonuje samiec. Dla orłów więź oparta na wzajemnym zrozumieniu to podstawa. Musi wytrzymać próbę czasu. Pomoże im to w obronie terytorium i w polowaniach. Gdy wyklują się młode rodzice, muszą działać jak w zegarku. Pod koniec jesieni szaleństwo łączenia się w pary ogarnia też przedstawicieli innych gatunków. Początki nie należą do spektakularnych. Zwierzęta pocierają rogami o gałęzie, by zostawić na nich swój zapach i zaznaczyć granice terytorium. Dopiero wtedy przechodzą do działania. Zmagania samców kozic ukazują ich niezwykłą sprawność. Wszystko odbywa się na stromych zboczach. W kilka sekund wbiegają na szczyt. Pojemność serca i płuc oraz siła mięśni i ścięgien przesądzi o tym, który z nich przekaże swoje geny. W grudniu przychodzi pora na koziorożce alpejskie. Dla nich nie liczy się szybkość, tylko siła. Ćwiczą od młodego wieku. Muszą nauczyć się panowania nad mięśniami, precyzji oraz szacunku do przeciwnika. Rogów należy używać ostrożnie, nawet w zabawie. Po zwycięskiej bitwie pozostaje przekonać niechętne samice do spółkowania. Będą płodne przez krótki czas. Samce wyczuwają to po zapachu. Zaczynają nieśmiałe podchody. Zalotnik kładzie rogi i sprawdza smak powietrza. Językiem wyczuwa wymarzoną substancję chemiczną.
Dla cietrzewi siła i szybkość są nieistotne. O sukcesie decyduje taniec godowy. Ich popisy rozpoczynają się wraz z końcem zimy. Wciąż jednak brakuje pożywienia. Większość terenu pokrywa śnieg. Cietrzewie wchodzą więc na gałęzie modrzewiów i zjadają pąki. W górach rozbrzmiewają dźwięki wody. W najwyższych partiach Alp gromadzi się najwięcej lodu. Około 40% wody, która dociera na równiny Europy Środkowej, pochodzi z tych gór. Zasila takie rzeki jak Rodan, Dunaj, Ren i Pad. Cykl hydrologiczny Alp ulega jednak znacznym zmianom. Wzrost temperatury jest tu dwukrotnie wyższy niż średnia dla reszty Ziemi. Trudno przewidzieć skutki, ale bez wątpienia będą one odczuwalne. Lód spaja skały i nadaje im formę. W związku ze wzrostem temperatury Ziemia rozmarza w ciągu dnia i zamarza w nocy. Drobinki zwiększają swoją objętość, co sprzyja rozpadowi skał. Spływając doliną, woda z lodowca obmywa skały, wypłukując sole i substancje mineralne. Zbiera również wiele organizmów, tworząc strumień materii organicznej. Istnieją tacy, którzy wiedzą, jak to wykorzystać. Wiele larw stale walczy, by nurt nie oderwał ich od kamienia. Choć nie jest im łatwo, mogą w ten sposób zdobyć pożywienie, które niesie woda. Aby ukryć się przed drapieżnikami, larwy chruścika tworzą skorupę z ziarenek na dnie rzeki. Ale niełatwo uniknąć czujnego wzroku pluszcza, który nieustannie się rozgląda. Przelatuje nad strumieniem lub pływa w wodzie. Niewiele ptaków dorównuje mu umiejętnościami. Choć wysokie partie gór wciąż są skute lodem, w dolinie rozpoczęła się wiosna. Wystarczy zejść kilkaset metrów niżej. Najtrudniejsza pora roku już za nimi, więc koziorożce zmieniają szatę. Przetrwały długie miesiące na skałach lub w śniegu.
Każde źdźbło trawy niesie więc zapowiedź wiosny. W miesiącach zimowych ziemia pozostaje pod wielometrową warstwą śniegu. Dzięki temu utrzymuje stałą temperaturę bliską zeru. Przechodzi kolejne procesy, które przygotowują ją na lato. Gdy tylko śnieg stopnieje, pojawiają się rośliny i larwy owadów. To manna z nieba dla śnieżek. Wystarczy, że przejdą się wzdłuż granicy pokrywy śnieżnej. Z ukrycia wychodzą też zwierzęta, które żyły pod ziemią. Ich metabolizm zwolnił na czas zimy. To pozwala przeżyć tym, którzy nie mogą się przenieść w ciepłe rejony, jak mają to w zwyczaju ptaki. Pojawiły się nawet świstaki. Ich sprzeczki mogą służyć ustaleniu hierarchii. Wyglądają na przejaw radości z odejścia zimy. Na wysokościach śnieg wciąż przykrywa znaczną część terenu, ale dla samca pardwy to nie stanowi powodu do zmartwień. Wie, że wkrótce przyjdzie pora na głośne starcia o względy samic i o terytorium. Nawet ściany skalne są zamieszkane. Samice koziorożca znalazły tu schronienie. Może być tylko jedna przyczyna. Kilka dni temu wydały na świat potomstwo. Od dnia narodzin samice prowadzą młode przez najbardziej poszarpane zbocza, tworząc grupy liczące dziesiątki koźlątek. Strome zbocze utrudnia drapieżnikom dotarcie do ich kryjówki. Młode skaczą z niezwykłą zwinnością i lekkością. Każdy miewa chwilę zwątpienia, ale przekaz jest jasny – odwagi. W Alpach znajdziemy najwięcej roślin w Europie.
To tu rośnie aż 3/4 wszystkich gatunków występujących na kontynencie. Piękne kwiaty to znak rozpoznawczy tego krajobrazu. Nie chodzi jednak wyłącznie o walory estetyczne. Rośliny tworzą podstawę łańcucha pokarmowego. Ta różnorodność zapewnia zwierzętom żyjącym w Alpach pożywienie o różnych porach roku. Od roztopów do późnej jesieni oraz w rozmaitych miejscach. Na pastwiskach, w lasach, na mokradłach i klifach. Życie drapieżników może się wydawać łatwe. A jednak, by mogły przetrwać, cały ekosystem musi sprawnie działać. Nie bez powodu jest ich tak mało. Balansują na granicy życia i śmierci. Muszą przecież wykarmić także swoje młode. Doskonale znają otoczenie oraz każdy najdrobniejszy ruch. Słaby osobnik lub taki, który znalazł się w opałach, natychmiast zostanie dostrzeżony. Orły przednie nie żyją wyłącznie w górach, ale doskonale umieją wykorzystać przewagę, którą daje im różnica wysokości. Polują wśród szczytów, by łatwo przenieść ciężką zdobycz do niżej położonego gniazda. Gdy ptak musi zwiększyć wysokość lotu, wykorzystuje prądy powietrzne, które powstają w dolinie. Na początku polowania orzeł wzbija się możliwie najwyżej. To tundra, gdzie rośliny występują w formie pojedynczych skupisk lub karłowatych drzew, które zimą kryją się pod śniegiem. Na pierwszy rzut oka nie ma tu zwierząt. Ale coś się poruszyło. Na otwartych przestrzeniach kamuflaż musi być doskonały. Zające i pardwy szybko zrzucają białą szatę.
Odpowiednia barwa i powolne ruchy pozwalają im uniknąć ataku drapieżnika. To symbol Alp. Stworzenia doskonale przystosowane do życia na terenach, gdzie inne gatunki by nie przetrwały. Nigdy nie opuszczają wysokich partii gór. To niezwykłe, zważywszy, że przez większość roku panuje tu zima. Nawet w połowie lipca zdarza się powrót zimy. Młode partwy dopiero opuściły gniazdo. Są jednak doskonale przygotowane na każdą ewentualność. Wiedzą, że chłód należy przeczekać. Latem śnieg rzadko utrzymuje się dłużej niż przez kilka dni. Niedługo wszystko wróci do normy. Pora ciepła trwa nieco dłużej w lasach iglastych, porastających zbocza. Ale z odchowaniem potomstwa i tak trzeba się śpieszyć. Choć suweczka zazwyczaj poluje w nocy, teraz robi to również za dnia, żeby wykarmić młode. Wybranie odpowiedniego momentu na powiększenie rodziny jest istotne w każdym rejonie świata. Ale dla mieszkańców Alp to konieczność. W dolinach rośliny rosną przez 8 miesięcy, na zboczach gór 6. Z kolei w tundrze okres ten trwa jedynie 2 miesiące. Trzeba więc wiedzieć, jak dobrze wykorzystać ten czas. Oka przychodzi jesień. Larwy chruścika, które uniknęły zjedzenia przez pluszcza, są już dorosłymi owadami. Trzymają się blisko strumienia. W końcu prądy powietrzne poniosą je wysoko w górę.
Zanim śnieg znów wszystko zakryje, zbocza dostarczą tego, co potrzebne, by przygotować się do długiej zimy. Jesienią wyścięła je dywan z dojrzałych jagód. Owoce i liście to dodatkowe pożywienie, które pozwala zwierzętom zgromadzić zapasy tłuszczu i zmienić szatę na zimę. Dni są coraz krótsze, a w wyższych partiach gór zaczyna dominować biel. To dobry moment, żeby się przystosować. Wszystkie zwierzęta zmieniają barwy, by pozostać niezauważone. Zwierzęta i rośliny występujące w Alpach to silne, ale też kruche formy życia. Ich zdolności adaptacyjne zapewniają im przetrwanie. Mogą jednak stać się także ich słabością. Świetne przystosowanie do zimna oznacza o wiele gorsze do wyższych temperatur. Wzrost nawet o 2 stopnie mógłby wpłynąć na ich zdolność do przeżycia. Z powodu globalnego ocieplenia i degradacji środowiska, wiele gatunków na całym świecie wciąż przemieszcza się w wyższe partie gór. Dlatego tereny górskie są tak istotne. Trudny dostęp nie zapewnia im wystarczającej ochrony. Wysokie góry stanowią niepoznane tereny dla zwierząt i ludzi zamieszkujących niziny. Ale toczące się w nich powolne zmiany z czasem wpłyną na całą planetę. Czy jednak zdążymy w porę je dostrzec? Wersja polska, platforma NC+. Tekst Marta Lityńska. Czytał Maciej Orłowski.